Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Mission24, a jest to poradnik, w którym pokażę Wam, jak spolszczyć grę Port Royal 2 w paru bardzo prostych krokach. Na początku wchodzimy sobie na taką stronę, którą podam Wam w opisie. Klikamy tutaj download. Plik waży 120 MB, a on nam się tutaj zacznie powiewać. Link do stronki oczywiście podam w opisie. Następnie wchodzimy na drugą stronę. Link także będzie w opisie. W zależności jakiego będziemy mieli Windowsa, czy 32 bity, czy 64 bity, w moim przypadku jest to 64 bity, klikamy sobie download. I także nam się to zacznie pobierać. I jeśli zapiszemy sobie to na pulpicie, żeby łatwo było znaleźć, ja już mam to ściągnięte, także robimy tak, żeby zastąpić. Kiedy on nam się pobierze, klikniemy sobie w niego, weźmiemy tak, klikniemy gdzie chcemy sobie to zainstalować, a że on mało waży, to mogę to dać na C. To już nam się gdzie zainstalowało, także zamykamy. Wtedy wchodzimy w menadżer urządzeń, wpisujemy 7zip, bierzemy 7zip file manager i otworzy nam się coś takiego. Tutaj będziecie mieli na początku taki obraz i będziecie musieli sobie tak. Na swojej przeglądarce wchodzicie sobie w lokalizację pliku, gdzie znajduje się Wasz pobrany plik. W Waszym przypadku będzie portroyal2.pl i nie będziecie mieli tej jedynki. I tutaj macie, to trzeba po kolei kliknąć, żeby ten plik znaleźć. Dobrze, to jak już to macie, to wchodzicie sobie do tego 7zip, no i lecicie komputer, D, Downloads i macie plik. Po czym klikacie na niego, nie wchodzicie, tylko klikacie raz, wypakuj i wybieracie, gdzie chcecie go wypakować. Klikacie OK, chwilę czekacie i macie wypakowany plik. Jak już ten plik wypakujecie, to musicie zrobić tak. Wchodzicie na Steama lub jeśli nie macie na Steamie, to musicie to niestety znaleźć. Jak macie Steama, to klikacie tutaj, przeglądaj pliki lokalne i otwiera Wam się od razu folder z Port Royal. Jeśli nie macie na Steamie, to niestety będziecie musieli to znaleźć manualnie poprzez tutaj komputer na dysk i tak dalej. Potem wchodzicie w foldery, kopiujecie i przekładacie i po robieniu tego możecie sobie to zamknąć, klikacie sobie graj, czy odpalacie po prostu Port Royal. I po zrobieniu tych paru prostych kroków, jak widzicie, wersja gry jest spolszczona. Oczywiście mogą zdarzyć się jakieś błędy, ale to dosłownie leciutkie. Tutaj widzicie, wszystko jest streszczone. Tak samo w samej grze. Jeśli wejdziemy sobie do gry w trybie wolnym, oczywiście chwilkę to potrwa się, aż załaduje. Wejdziemy do miasta, wszystkie towary, to wszystko będzie spolszczone. W niektórych misjach czy w czymś takim może być jakiś błąd, albo może być coś niespolszczone. To jest oczywiście jasne, ponieważ błędy się powtarzają, ale ponad 99% gry jest spolszczone i to w dobry sposób. Jak widzicie, jest wszystko napisane po polsku. Doka tak samo, pszenica, owoce, to wszystko jest spolszczone. Także jeśli poradnik Wam się spodobał, to oczywiście możecie coś po sobie zostawić, napisać w komentarzu, czy Wam zadziałało, czy nie, bo jeśli nie, to oczywiście trochę pomyślę, co zrobić, żeby zadziałało. I do następnych odcinków, bądź to poradników. Trzymajcie się. Cześć.